Jak brzmi chór 15-20 tysięcy ludzi na widowni? Posłuchajcie sami. To jest właśnie widownia Jacoba Colliera. Prezentowany instrument, słuchajcie, powstał z fragmentów nagrań z koncertów Jacoba, gdzie pobudzał widownię do działania. Zobaczcie, oto jeden z filmików na jego kanale. A na jego kanale możecie znaleźć przeróbki różnych utworów. Jacob jest też multiinstrumentalistą, a swoje sesje wokalne pokazuje w szczegółach. Jeżeli kogoś interesuje bardziej techniczna i taka muzyczna strona, w swoich też filmach właśnie na swoim kanale. The other thing that Parsnip does is it emphasizes the difference between this and this, because the F. So. Co ciekawe, zakres jest naprawdę dość duży, obejmuje prawie 4 oktawy, więc można grać naprawdę złożone rzeczy. I nawet dosyć nietypowe funkcje brzmią naprawdę ciekawie. W górnych oktawach znajdziemy dodatkowe dźwięki, zobaczcie. Co w kombinacji z jakimiś fajnymi akordami naprawdę działa, zobaczcie. No i to jest fajne na puszu, że jak już zapamiętamy jeden układ, to możemy go bardzo łatwo transponować. Jacob zapewne nie samplował swojej widowni chromatycznie, dlatego kiedy wybieramy poszczególne dźwięki, odzywają się głosy widowni z różnych zakątków świata. Co no, dodaje pikanterii temu produktowi, darmowemu zresztą całkowicie. Jest chyba spory potencjał na to, żeby wykorzystać ten instrument też w innym kontekście niż tylko solo. Nie chcę wam odbierać przyjemności z eksplorowania tego instrumentu, więc ponieważ jest darmowy, bez żadnych limitów czasowych, możecie w każdej chwili wejść na stronę Native Instruments i po prostu pobrać go i bawić się. W środku troszkę tylko ustawień, troszkę efektów. Proste ustawienia odwiedni, ale to wszystko pozwala w dość szerokim zakresie to brzmienie dopasować jednak do różnych potrzeb. I to jest cenna zaleta tego instrumentu.